Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miasta. Komitet referendalny nie zdołał zebrać wymaganych 6,5 tysiąca podpisów. Niestety, ale nie udało się nam zebrać tej liczby. Zabrakło nam bardzo niewiele, zabrakło około 300-350 podpisów. Jest to liczba znikoma w skali tego, co należało zebrać, ponieważ zebraliśmy blisko 6100 podpisów, co samo w sobie pokazuje, że ruch, który jest ruchem społecznym, ruchem, który nie jest związany z żadną partią polityczną, z żadnym ugrupowaniem tutaj sądeckim, był w stanie zebrać w krótkim czasie, bo to tylko było 60 dni, ponad 6 tysięcy podpisów. W zbieranie podpisów zaangażowana była prawie setka wolontariuszy i jak mówił Jakub Belski, zebrane głosy to znak ostrzegawczy dla sądeckich radnych. Należy zwrócić tutaj uwagę na to, co się dzieje na sesjach Rady Miasta. To jest ta pierwsza podstawowa rzecz. Kolejną sprawą jest wizerunek radnych w mediach. To, co oni mówią, to, co piszą, w jaki sposób się wypowiadają sobie nawzajem, bo to jednak buduje w pewnym sensie zaufanie do radnych, to buduje poczucie bezpieczeństwa obywateli, w szczególności w takiej trudnej sytuacji, jaką mamy obecnie, którą jest koronawirus i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, pewni, że jest to w tym momencie najważniejsza rzecz, o którą powinni zadbać między innymi radni poprzez stosowanie odpowiedniego prawa, uchwalanie odpowiedniego prawa. Z taką opinią nie zgadza się przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk. Mieszkańcy doskonale znają rolę Rady Miasta. Wiedzą, że rolą Rady Miasta to jest kontrolowanie, to jest przygotowywanie albo przegłosowywanie uchwał, ale także kontrolowanie pracy prezydenta. Więc w tym momencie to jest rola Rady Miasta, my ją rzetelnie będziemy sprawować, tak jak do tej pory sprawowaliśmy. Ja wiem, że nie każdemu to pasuje, myślę, że panu prezydentowi też nie, ale my tak naprawdę jako Rada Miasta jesteśmy powołani do tego, żeby patrzeć na ręce władzy. Żeby patrzeć, jak jest wydawany grosz mieszkańców Nowego Sącza, jakie przyjmowane są uchwały i my za to też bierzemy odpowiedzialność. Szanuję młodych ludzi, że wykorzystują swój potencjał, ale to nieeleganckie, że tego typu zarzuty kierowane są pod adresem wszystkich radnych, komentuje Grzegorz Fecko, radny klubu Koalicji Obywatelskiej. Szkoda, że tutaj ci ludzie, którzy organizowali próbę podjęcia referendum, że nie wskazali z nazwiska i z imienia osób, które rzeczywiście moim zdaniem wulgarnie nieraz na sesji Rady Miasta się zachowywały. I ja oczywiście to popieram, tą opinię, bo sam na każdej sesji Rady Miasta poruszałem ten temat lub też we wywiadach właśnie na temat nieeleganckiego zachowania. Ale to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich radnych. To dotyczy, można powiedzieć, kilkoro radnych, którzy rzeczywiście niepotrzebnie się negatywnie zachowują, używają sformułowań, mało tego, się personalnie atakują. Ale to moim zdaniem to trzeba już imiennie powiedzieć, a nie na zasadzie takiej, że no to jest tak jakby w klasie jedna osoba dostała ocenę negatywną, niedostateczną, to w tym momencie cała klasa, nie wiem, jest zła. Więc tutaj mówienie, że to dotyczy całej Rady Miasta, to jest przesadne, mało tego, no nieeleganckie. Tymczasem Komitet Referendalny nie składa broni. I w tym momencie, w związku z tym, że ten proces referendalny został niejako przerwany właśnie niezebraniem tej liczby podpisów, przerywamy zbiórkę podpisów, ponieważ nie możemy ich już w tym momencie zbierać, ale będziemy na bieżąco kontrolowali to, co się dzieje, to, co radni poczynają, to, co się dzieje na sesjach, to, co się dzieje również poza sesjami, bo to jest też bardzo ważne. I jeżeli sytuacja będzie dalej taka, a nie inna, to nie wykluczamy, że na wiosnę ponownie rozpoczniemy ten proces referendalny na nowo.